Pluszaki rozrabiaki. Wystarczy chcieć. W pluszakowie, niech się o tym każdy dowie. Pluszaki bawią, pluszaki broją, pluszaki psocą. Kto psoci, kto? Oto miejsce, w którym pluszaki czekają na pierwsze spotkanie z dzieckiem, które je wybierze, przytuli i zabierze ze sobą do domu. Mieszkają tu stojąc w idealnym porządku i wyglądają podobnie jak inne, zwykłe zabawki. Tylko nieliczni wiedzą, że każdy pluszak tutaj żyje, bawi się, uczy i rozrabia. Jeśli zaprzyjaźnisz się z którymś, może zdradzi ci swoje tajemnice? Przed przygodą się nie schowasz, zajrzyj dziś do pluszakowa. My pluszaki rozrabiaki, szykujemy się do draki. My pluszaki rozrabiaki, szykujemy się do draki. Witaj, moje drogie dziecko. Byłeś tu już kiedyś? Tak. Znajdź swoje imię lub znak, a twój przewodnik oprowadzi cię po pluszakowie. Dalej. Przewodnik po grze. Witaj w Pluszakowie, naszym magicznym i tajemniczym sklepie z zabawkami. Jeśli chcesz, rozejrzyj się najpierw po sklepie, kierując kursor myszki w lewą lub prawą stronę. Możesz klikać na różne obiekty znajdujące się na ekranie. Niektóre z nich mogą zareagować na taką zaczepkę. U dołu ekranu znajduje się wybrany przez ciebie pluszak. Będzie on wędrować po pluszakowie razem z tobą, a jeśli zajdzie taka konieczność, podpowie ci, gdzie w danej chwili warto się udać. U góry ekranu znajduje się ikona sakiewki, pod którą znajdziesz informacje o ilości zebranych przez ciebie plusztonów. Plusztony rosną na pędach na terenie całego pluszakowa. Klikaj na nie, aby je zebrać. I pamiętaj, niezebrany pluszton znika po pewnym czasie. U góry ekranu znajduje się również telewizorek, w którym będziesz mógł obejrzeć filmy składające się na fabułę gry. W każdym pomieszczeniu znajdują się obiekty, których kliknięcie uruchomi minigry, na przykład tę z projektowaniem sklepowej wystawy, lub zabawę z pająkiem w kółko i krzyżak. To znaczy kółko i krzyżyk. Jeśli będziesz chciał udać się do innych pomieszczeń w sklepie, przesuń kursor do prawego lub lewego krańca ekranu i kliknij, gdy zmieni się w żółtą strzałkę. A tymczasem baw się dobrze w pluszakowie z tulkiem, kolcem, łatkiem, zdrabką i pusią, swoimi nowymi przyjaciółmi. Jeśli będziesz potrzebować pomocy, kliknij na ikonę ze znakiem zapytania u dołu ekranu. Kochani, wychodzę na zakupy. Poradzicie sobie beze mnie? Bez obaw, babciu. Nie musisz się tak o nas martwić. Oho, nie jesteśmy przecież niemowlakami. Rzeczywiście, to prawda. Ciągle o tym zapominam. W takim razie do zobaczenia. Do widzenia, dziadku. Tylko pamiętaj o śmietankowym budyniu. I o lodach. No to co robimy? Może pobawimy się w chowanego? Albo pomalujemy? Słyszycie to? Ktoś płacze. Dźwięk dobiega z tamtego pudełka. Zajrzyjmy do środka. O! Hej, mały, co się stało? Dlaczego płaczesz? Wypadłem z torby mojej mamusi kangurzycy i chyba się zgubiłem. Wypadłeś z torby? Kiedy? Nie wiem, kiedy pospałem. Może moglibyście znaleźć moją mamę i powiedzieć jej, żeby po mnie przyszła. Ja
jasne, bez obaw, mały. Zaraz jej poszukamy. Ale najpierw musisz się umyć i przebrać. Chyba nie masz zamiaru szukać mamy w piżamie. Umyć i przebrać? Sam? Ale przecież ja jestem mały i nie potrafię. Zawsze robiła to za mnie mama. Ależ oczywiście, że potrafisz. Nie jesteś już taki całkiem mały, przyjacielu. Nie jestem? Nie, ani trochę. Ani. Skoro tak mówicie, no to mogę spróbować. Tylko poczekajcie chwilę, muszę poszukać swojej koszulki i szczoteczki do zębów. Znów jesteś moim gościem w Pluszakowie. Bardzo chciałem się z tobą pobawić. Aha, kliknij na pudełko, żeby rozpocząć grę. Gra kąpiel kangurka. Kangurek zaraz weźmie kąpiel, a pod nieobecność jego mamy musimy mu w tym trochę pomóc. Na początek chwyć kangurka lewym przyciskiem myszy i połóż go w wannie. Tak jest! Ho, ho! A teraz odkręćmy wodę. Odkręć wodę. Wspaniale! Ale nasz kangurek jest czyściutki. W takim razie musimy wyjąć go z wanny i wysuszyć. Chwyć za suszarkę i z wciśniętym lewym przyciskiem myszy wysusz kangurka. Suszarka. O jacie, ale mu się futro nastroszyło. Czas pobawić się we fryzjera. Złap nożyczki. O, tylko ostrożnie. Klikaj nożyczkami na kangurka tak, żeby przyciąć futro. Nożyczki. Udało się! Hau, hau, hau! Bardzo dobrze. Czas umyć zęby. Kliknij na przybory do mycia zębów. Przybory do mycia zębów. Najpierw dokładnie nałóżmy pastę na szczotkę. Kliknij na nią. Szczoteczka. Świetnie ci idzie! Ho, ho, ho. A teraz z wciśniętym lewym przyciskiem myszy szoruj po ząbkach. Czas się przebrać. Chwyć kangurka lewym przyciskiem myszy i przeciągnij na drzwi. Ach, ubrania dla kangurka są już gotowe. Powinny znajdować się w kartonie. W kartonie z ubraniami średniego rozmiaru. Małe ubrania. Średnie ubrania. Duże ubrania. Średnie ubrania. Tak jest! To te ubrania! Wybierzmy dla kangurka czerwoną koszulkę! Tak jest! Kangurek ma już swoją koszulkę. Czas wybrać czapeczkę dla kangurka. Weźmy... Taką z daszkiem! Kapelusze, cylindry, czapeczki. Najlepiej będzie mu pasować czerwona. Ale fajna ta czapeczka. Nasz kangurek wygląda fantastycznie. Dzięki tobie. Wow!
brawo, czas na niespodziankę. W nagrodę otrzymujesz specjalną dekorację do akwarium. No i co, mały? Przyznaj, że to była bułka z masłem. Poradziłeś sobie sam, bez niczyjej pomocy. Mieliście rację, to wcale nie było takie trudne. Już się nie mogę doczekać, kiedy opowiem o tym mamie. No właśnie, my tu gadu gadu, a przecież mieliśmy szukać pani kangurzycy. O, racja! Ruszajmy! To wy idźcie szukać mamy, a ja poczekam tu na was w pudełku. Poczekasz? Jak to? Nie idziesz z nami? Nie tęsknisz za mamą? Bardzo tęsknię. Tylko ja jeszcze nie potrafię skakać tak jak inne kangury, a tak właściwie to w ogóle nie potrafię. Mama zawsze nosiła mnie w torbie i nie musiałem nigdzie wychodzić, więc jeszcze się nie nauczyłem. Rozumiecie? Ale bez ciebie nie możemy wyruszyć. Przecież nie wiemy, jak wygląda twoja mama. Tylko ty ją możesz rozpoznać. A skakać potrafisz? Wierz mi na słowo. Wszystkie kangury to potrafią. Zresztą nigdy się nie przekonasz, jeśli nie spróbujesz. Myślicie, że mógłbym? A jeśli coś nie wyjdzie? To spróbujesz jeszcze raz. A potem jeszcze raz. I tak w kółko, aż w końcu wyjdzie. Wiem, co mówię. Sama musiałam długo ćwiczyć, zanim nauczyłam się wspinać na drzewa. No dobrze, mogę spróbować. No brawo, mały! To rozumiem. W takim razie proponuję zejść do piwnicy. Tam jest dużo miejsca. Będziesz mógł poćwiczyć. Postanowił nauczyć się skakać. Już się nie mogę doczekać, żeby zobaczyć go w akcji. O, ho, ho, biegnijmy do piwnicy, żeby nie zaczął bez nas. Piwnica. Kliknij na plusztonowe drzewo, żeby rozpocząć grę. Gra nauka skakania. Poczekaj, jeszcze nie zaczynaj. Najpierw huchnę w łapy na szczęście. No, teraz na pewno wszystko pójdzie jak z płatka. Kieruj kangurkiem za pomocą strzałek i naciskaj spację, jeśli chcesz skoczyć. Uważaj na przeszkody. Jeśli którąś trafisz, kangurek może stracić równowagę. Żeby trening został zaliczony, musimy dotrzeć na szczyt drzewa. A po drodze zebrać jeszcze 5 gwiazdek. Na pewno nam się uda. Siup. Hop. Hop. Hurra! Zdobyliśmy gwiazdki. Tak jest. Gwiazdka jest nasza. Hop. Tak jest. Gwiazdka jest nasza. Teraz musimy się dostać na szczyt drzewa. Tak jest! Gwiazdka jest nasza! Aja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 j! Kangurek dzięki twojej pomocy nauczył się skakać jak prawdziwy kangur! Hurra! Udało się! Brawo! Czas na niespodziankę! W nagrodę otrzymujesz specjalną dekorację do akwarium! Hurra! Potrafię skakać, widzieliście? Byłeś najlepszy! Nie ma co! Skakałeś jak... Jak na prawdziwego kangura przystało! Aha! Dziadek wrócił!
Opowiedzmy mu, co się stało. Na pewno coś wymyśli. Dziadku, znaleźliśmy kangurka w pudełku! Wypadł z torby swojej mamy i teraz nie wie, gdzie jej szukać. A może masz jakiś pomysł? Zupełnie nie wiemy, od czego zacząć. Kangurek? A, tak. Było kilka kangurzyc z małymi w nowej dostawie zabawek. Przenosiłem dziś rano pudełka ze sklepu do magazynu. Widocznie musiałem jedno przyoczyć. Stąd całe zamieszanie. I co teraz? Bez obaw. Zaraz znajdziemy mamy kangurzątka. Chodźmy do magazynu przeszukać pudełka. Pani kangurzyca powinna być w jednym z nich. No i wyjaśniło się. Pani kangurzyca musi być w którymś pudełku z porannej dostawy. Chodźmy do magazynu i przeszukajmy je. Kangurzątko czeka. Magazyn. Kliknij na pudełka, żeby rozpocząć grę. Gra? Poszukiwania kangurzycy. Ileż tu pudeł! Ciekawe, w którym jest schowana pani kangurzyca. Aby odnaleźć panią kangurzycę, musimy połączyć wszystkie kangurzątka z ich mamami. Klikaj na pudełka lewym przyciskiem myszy. Jeśli uda ci się znaleźć kangurzątko w ubraniu tego samego koloru, co ubranie jego mamy, oznacza to, że połączyłeś parę prawidłowo. Powodzenia! Czas na niespodziankę. W nagrodę otrzymujesz specjalną dekorację do akwarium. Tak bardzo się o ciebie martwiłam. Zupełnie sam w obcym miejscu. Jesteś przecież jeszcze taki malutki. Nie taki znowu malutki, mamo. Zresztą nauczyłem się przez ten czas dużo nowych rzeczy. Potrafię sam wyczyścić zęby i skakać jak prawdziwy kangur. Tylko zobacz. Ha, ha, ha. O, wspaniale! Nawet nie wiesz, jaka jestem z ciebie dumna. A to, mamo, moi nowi przyjaciele. Łatek, Pusia, Zdrabka, Tulek i Kolec. Pomogli mi cię odnaleźć. Bardzo wam dziękuję, że zaopiekowaliście się moim synkiem. Nie ma sprawy. Jeśli kangurek ma ochotę, może częściej do nas zaglądać. Zawsze jest tu mile widziany. Ach, jesteście tacy mili. A teraz, synku, pożegnaj się z przyjaciółmi i wskakuj do torby. Pora wracać. Do torby? Mamo, no co ty? Poskaczę na własnych łapach, jak na kangura przystało. W końcu nie jestem już taki malutki, he? Reklama. Plakat na ścianę sklepu, który będzie zachęcał dzieci do odwiedzania Pluszakowa. Kliknij pędzlem na wybrany kolor farby, a potem na obszar, który chcesz pokolorować.
Możesz też urozmaicić plakat stemplami, klikając nimi na ekranie. A jeśli chcesz, aby twój plakat zawisł na ekranie sklepu, zatwierdź go, klikając na ikonę z zielonym znakiem. Dalej. Cofnij się. Dalej. Cofnij stempel. Zatwierdź reklamę. Wyjście. Telewizorek. Wszystkie scenki, jakie obejrzałeś do tej pory oraz gry, które udało ci się przejść, są zgromadzone w telewizorku. Kiedy najedziesz na obrazek, usłyszysz, jaka scenka bądź gra się pod nim kryje. Kliknij na wybrany obrazek, a następnie na zieloną strzałeczkę u dołu ekranu, aby go odtworzyć. To tak, jakby w telewizorku zapisane były wspomnienia pluszaków. Jeśli chcesz opuścić telewizorek, kliknij na ikonę drzwi. Przewodnik po grze. Wprowadzenie. Gra Kąpiel Kangurka. Scena pierwsza. Gra Nauka Skakania. Scena druga. Gra Poszukiwania Kangurzycy. Scena trzecia. Wyjście. Wyjście. Czy na pewno chcesz zakończyć grę? Tak. Do zobaczenia w Pluszakowie! W Pluszakowie, niech się o tym każdy dowie. Pluszaki bawią, pluszaki broją, pluszaki psocą. Kto psoci, kto? To pluszak kolec. Razem z kolcem broi łatek, taki z niego jest gagatek. My pluszaki rozrabiaki, szykujemy się do draki. My pluszaki rozrabiaki, szykujemy się do draki. W Pluszakowie, niech się o tym każdy dowie. W następnym odcinku
Wraz z pluszakami dowiesz się, dlaczego warto dbać o środowisko. Nowy numer już od 29 października w kioskach.